3 listopada w Tarnobrzeskim Szpitalu Wojewódzkim na oddziale kardiologii doszło do nowatorskiego zabiegu, jakim było wszczepienie pacjentowi kardiowertera defibrylatora. Kardiowertery defibrylatory są to bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia przeznaczone dla konkretnej grupy pacjentów z chorobami układu krążenia, którzy są zagrożeni dużym ryzykiem nagłego zgonu arytmicznego, czyli nagłego zgonu na tle groźnej dla życia arytmii. Jest to urządzenie, które wszczepiamy pacjentowi pod skórę, które ma na celu ciągłą analizę rytmu serca pacjenta. W przypadku wystąpienia groźnej dla życia arytmii, to urządzenie potrafi taką arytmię rozpoznać i jej się przeciwstawić. Czy to szybką stymulacją, czyli narzucić własny szybszy rytm, czy też impulsem elektrycznym, wyładowaniem elektrycznym, czyli dokładnie defibrylacją. I nie ma alternatywnego leczenia. Nie ma jakiegoś innego leczenia, które by było tak skuteczne jak wszczepienie kardiowertera defibrylatora. Jest to nowum w naszym szpitalu. Do tej pory pacjenci byli zmuszeni korzystać z usług innych szpitali. Mam tu na myśli szpitale kliniczne w Krakowie, w Rzeszowie. Jako pierwszy tutaj w okolicy parę lat temu robił to szpital, oddział kardiologiczny szpitala w Rzeszowie. W tej chwili wykonane zostały już 3 tego typu zabiegi z pełnym powodzeniem, są planowane następne. Zabieg był zaplanowany, do tego zabiegu przygotowywaliśmy się dosyć długo, przeszliśmy odpowiednie szkolenia i w związku z tym zabieg przebiegł bez powikłań. Pacjent pierwszy, który miał wykonany ten zabieg, czuje się dobrze, wyszedł do domu. Zabieg był wykonywany w asyście doktora Jacka Bednarka z Kliniki Elektrofizjologii Szpitala w Krakowie. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pacjenta. Kolejne zabiegi, najbliższe też w takich asystach, będą się odbywać. Ponieważ w tej chwili wszystkie praktycznie ościenne szpitale posiadają pracownię hemodynamiki, jest już ich na tyle dużo, że w tym kierunku nie możemy się rozwijać. Natomiast to, co robią koledzy, jest to nowum. Uważamy, że z tym warto wychodzić i jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Obecnie oddział oprócz wszczepiania kardiowerterów defibrylatorów wykonuje implantację kardiostymulatorów, tak zwanych rozruszników serca.